Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewiem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. To jest ostatnie słowo tych rekolekcji, zamknięte w tej celebracji. I ostatnie słowo również towarzyszy nam w Ewangelii. Ewangelia świętego Jana jest takim bardzo pięknym dziełem, którego spora treść dotyczy tylko jednego wydarzenia. Jak Jezus mówi w Wieczerniku. 13, 14, 15, 16 i 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana dotyczy jednego wieczoru, kiedy Jezus jest z uczniami i otwiera przed nimi swoje serce. I słowo, które usłyszeliśmy teraz, to jest słowo z pożegnania. To jest słowo, kiedy Jezus w bliskości swoich uczniów zostawia im słowo na pożegnanie. Kiedyś ksiądz biskup Edward Dajczak, mówiąc też taką homilię na pożegnanie w wydarzeniu ewangelizacji w ramach przystanku Jezus, też mówi o tym, że na pożegnanie mówi się słowa najważniejsze. I chyba tak jest. Jezus nam to zostawia. Trwajcie we mnie, ja jestem winnym krzewem. Przyniesiecie owoc, jeżeli staniecie się moimi uczniami. Możesz zadać sobie dzisiaj pytanie tego wieczoru, czy po tych 15 dniach więcej rozumiesz, co to znaczy być uczniem Jezusa, co to znaczy dla ciebie, co to znaczy dla twojego życia, co to znaczy dla twojej relacji z Nim. Jeśli tak, to jakby powiedzieli o Ozowicze, chwała Panu. Chwała Panu. To znaczy, że Oaza wydała swój owoc. Jezus zgromadził nas tutaj, tak jak w tym proroctwie Ezechiela. Zbiorę was spośród ludów, nawet z krajów też różnych przybyliśmy tutaj. Różne drogi, słyszeliśmy dzisiaj trochę na świadectwach te nasze drogi, jak to Pan nas zgromadził, w unikalną wspólnotę. Mówimy tak trochę pół żartem, pół serią, slangiem internetowym, że co się zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć. I co się przeżyło, tego się nie da odprzeżyć. Mówię o tym dlatego, że kończy się ta nasza droga. Idziemy na rozesłanie. W różne drogi życia. Nikt z nas dzisiaj nie wie, czy jeszcze kiedykolwiek będzie uczestniczył w 15-dniowej oazie rekolekcyjnej Ruchu Światło Życia. Może tak, może nie. Tego nie wiemy. Ale wiemy, że oaza rekolekcyjna 15-dniowa jest jakimś niesamowitym, szczególnym darem Ducha Świętego. Takim darem, który odciska się w egzystencji wierzącego bardzo głęboko, jeśli ją przeżył. I ta oaza ma zawsze te owoce, które widzimy teraz, którymi też dzieliliśmy się na oazie. I tak jak też już wspominałem, będą owoce trochę może bardziej dłuższofalowe, długofalowe, ale będą też pewnie takie owoce, które dopiero może po latach zobaczysz, dlaczego Bóg w twojej historii życia sprawił i dopuścił, że byłeś tutaj, że byłaś tutaj przez te 15 dni. W twojej historii życia. Ona nie zawsze musi się potoczyć według jakiegoś super
takiego planu sukcesu, ale wciąż Bóg ma dla ciebie wspaniały plan. Ten wieczór to jest wieczór wdzięczności Bogu za Jego dobroć. Także ludziom za życzliwość będziemy sobie dziękowali za to wszelkie dobro, którym się obdarowywaliśmy na tej oazie, abyśmy wspólnie wzrastali. Niemożliwe jest przeżyć oazy bez wspólnoty. Dlatego nie przeżywa się oazy w trybie internetowym. Można przeżyć jakieś skupienie, jakieś inne elementy, ale oaza rekolekcyjna musi być wydarzeniem w realu, bo wszystkie te elementy muszą wybrzmieć. Łącznie z tym, z Eucharystią. Właśnie udziane w ciele Chrystusa, w Jego krwi. Jesteśmy tutaj jedno. I Pan na nas patrzy też jako jedno. Jedno, które zgromadził On, które teraz posyła. I ta dobra nowina jest ta, że Jezus już czeka w Twojej codzienności. Jest tam z Tobą. Ona może jest trudna. Ona może jest ciemnością, ona jest może czymś, co budzi jakiś lęk albo niepokój, a może radość. Każdy ma swoją historię. Ale cokolwiek by to nie było, to Pan jest. I jeżeli spotkałaś Jezusa na tej oazie, tak wrócisz do tej swojej codzienności, to na pewno zobaczysz, że coś w Twoim sercu jest odnowionego. Że może się ten obraz Jezusa, ta Jego obecność bardziej żywa. Może ta miłość do innych bardziej wyrozumiała. Bardziej Jezusowa. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że nas zebrałeś. Dziękujemy Ci, że kroczyłeś z nami tą drogą. Ty jesteś źródłem życia w oazie. Ty jesteś tym, który oddał swoje życie i wydaje się za nas, dając nam owoc swojej ofiary i zmartwychwstania na każdej Eucharystii, także na tej. Panie, daj nam ducha, abyśmy trwali, abyśmy zachowali to doświadczenie tych rekolekcji w naszym sercu, na naszą dalszą drogę życia. I abyśmy mogli dojść tam, gdzie nas oczekujesz, bo w domu Twojego Ojca jest mieszkań wiele. I dziękujemy Ci, że dałeś nam łaskę, abyśmy się mogli przygotować na to spotkanie, do którego dążymy przez te rekolekcje oazowe i innych do Ciebie prowadzić. Amen.